Dzień dobry Polsko, witam Was bardzo serdecznie. Jesteśmy w województwie śląskim, jesteśmy w Radlinie, niedaleko Wodzisławia Śląskiego. Wpadliśmy dzisiaj z niedzielną gościną do 26-letniego Szymona. Kochani, ja jestem Aleks, a Wy oglądacie transmisję na żywo realizowaną przez Fundację ECPU Polska Łowcy Pedofili. Witaj Szymonie. Szymon, umówiliśmy się na rozmowę, no to pogadajmy sobie. No, ale nie chcę, żebyś to... Okej, okay, no wyraziłeś zgodę na no, naszą rozmowę, nie nagrywanie. Nie ma problemu, no dobrze. Okej, okay, no to sobie rozmawiamy. Szymek, czy wiesz, w jakim celu przyjechaliśmy do Ciebie? Wiem. Co mi powiesz na ten temat? To, że chcesz iść na leczenie. Że... Okej, okay, a w związku z czym? Co czujesz? Jak Ci możemy pomóc? No tak, żebyście mnie wysłali gdzieś na jakieś leczenie w stosunku do popędu seksualnego, w stosunku do małoletnich. A z... Iloma małoletnimi masz kontakt? Szczerze napisałem tylko do dwóch. I akurat my te dwie rozmowy mamy. No ja wam wierzę. Ja wam stary, wierzę. Ale to ja ci powiem, że ja chyba w totolotka zacznę grać. Trochę ci nie wierzę, że napisałeś do dwóch. Nie, wiem, czy to jest? Nie, pogadajmy sobie. Może być kiedyś coś, ja nie mówię, że nie, bo to nie może tak być. No bo jak napisałeś do dwóch małoletnich, ja akurat te dwie rozmowy bym miał, to powiem ci, że no naprawdę musiałbym mieć farta. Ale okej. Okay. I co napisałeś mi między innymi w tej rozmowie? No wiadomo, no o co chodzi, panowie, no proszę was już. Okej, okay, ale Szymku, obiecaliśmy sobie rozmowę, pogadajmy, no tak, no. Zróbmy sobie naszą robotę, jak sobie mamy ją zrobić i będzie okej. Okay. Wiesz, w jakim celu jest to nagranie. Obiecałem tobie, że jeżeli będzie potrzebna pomoc, prosisz o pomoc. Tak, taką tak. Tobie jako fundacja postaramy się załatwić. Ale żeby móc najpierw zwrócić się do właściwej osoby, żebyśmy wiedzieli do kogo, musimy zdefiniować problem. I ta rozmowa jest po to, żeby ów problem zdefiniować. Szymon, co pisałeś w takim razie? Bo małoletni już się z nią spotkać, takie pierdoły, ja wiem, ja to rozumiem. Mhm. Ja ci, patrz, mam taką kartkę. Chodźcie tam dalej, bo tam nie, stójmy sobie. Serio, proszę. A to nie, sąsiad ci nic nie zrobi, nie bój się. Chodź sobie, stoimy, sąsiad nie... Sam zwracasz na siebie uwagę, także nie ma problemu, kolega się zajmie sąsiadem, żeby nam to nie przeszkadzał. Szymek, mam taką kartkę, zobacz jak ona się nazywa. No wiem. A jak wiem. Się nazywa? Tytuł, przeczytaj tytuł, głośno. DPS-ow Szymon, proszę, nie czytajcie tego, serio, się tego wstydzisz się? Tak. Szymon, proszę. Ale muszę przeczytać, bo no właśnie, proszę, ale przecież nie ja musisz wiem. Tego czytać. Stary, ale chodzi o to, że ja na tej podstawie, żeby móc Ci pomóc, muszę zdiagnozować problem. No słucham. Bo wiesz, bo samo zaczepianie osób małoletnich jest naganne etycznie, ale tak, nie naganne ja prawnie. A właśnie, żebyśmy ustalili, czy Ty masz problem natury prawnej, czy tylko etycznej. Zastanawiam mnie, bo tutaj mam... W ogóle ty strasznie dużo pornografii do dzieci wysyłasz. Po co? Nie wiem. No nie wiesz, no kurde, stary, nie kto wiem, ma serio, wiedzieć? Serio, Szymek, nie ale jesteś, ogólnie jesteś zdrowym mężczyzną. Tak, kawał chłopa tak. Z ciebie, bo jesteś większy ode mnie. Tak. A ja najniższy nie jestem. Pracujesz przecież, dobrze zarabiasz. Zgadza się? No tak. No tak. I powiedz mi w takim razie... przecież no, nie wygląda, że człowieka, który może mieć problem z kobietami, żeby sobie znaleźć normalną, dorosłą kobietę. Wiem, panowie, wiem. No ja wiem, że ty to wiesz, ale widzisz, pomóż nam sobie pomóc. No to musicie mnie naprawdę pomóc mi... No my chcemy ci pomóc, ale żebym ja wiedział, do kogo ja mam zadzwonić, kogo poprosić, no, seksuologa, psychologa, psychiatrę. Tak, zdecydowanie. Ale co, czujesz napięcie, korespondując z małymi? Dobrze ci to jest jakaś nie egzaltacja? Wiem, ciężko mi to opisać, panowie, naprawdę. Ale spróbuj, ja bo wiem, widzisz... Wy chcecie wiedzieć wszystko. Nie, Szymon, my chcemy wiedzieć, żeby wiedzieć, kogo poprosić sobie o pomoc. Bo żeby wskazać właściwą osobę, żeby nie dzwonić przez pół Polski. No powiedzmy, że czuję takie napięcie, no. Mhm. Okay. I co, po takiej rozmowie, po pisaniu z dziećmi, masz jakieś rozładowanie tego napięcia? Nie mam, naprawdę nie mam, nie wiem po co. No, ale jak na przykład piszesz do dziecka, że... No to chłopaki, dziewczyny tam liżą, tą siśkę. Ja wiem, albo no, wsadzają panowie, do dziurki, no nie, ale poczekaj, żebyśmy to zdefiniowali. Szymek, nie obawiaj się, no trudno. Stary, naważyłeś piwa, trzeba je wypić. No tak. Pełnoletni jesteś, pić możesz. Więc słuchaj tak, no to chłopaki, dziewczyny tam liżą, tą siśkę, albo wsadzają im do dziurki paluszki lub siśki. To bardzo przyjemne, mega przyjemne. Naprawdę jest to mega, ale cichosza. Czyli ty masz świadomość, że robisz źle? No tak, mam, no. Byłeś kiedyś karany? Nie. No i mając 26 lat, kurde, tak? No, chciałbym ci wsadzić mojego siusiaka do twojej siuśki. Uwierz mi, że mega ci się spodoba. Po czym wysyłasz film pornograficzny, pary dorosłych ludzi, którzy tak, uprawiają no, seks wiem. I piszesz do dziecka tak, zrobimy tak w tajemnicy, nie będziesz się bała, zaufaj mi. Wiesz co, no wzbudzasz zaufanie, bo jesteś normalnym, zdrowym facetem. A taki kłamczuszek w ogóle jesteś, ci powiem. No. Bo się dobrze ukrywałeś. Pisałeś w ogóle, że jesteś z innej miejscowości, z innego miasta. Tak? Aha, no, wskazywałeś inne miasto, trochę nam zeszło zanim żeśmy ciebie ustalili. No ale przed nami jest się ciężko schować. No, to ci powiem. Zauważyłem. Zauważyłeś. Wiesz, zaintrygował mnie ten wątek, co powiedziałeś, że oglądasz nas, tak?
No. Subskrybujesz nasz kanał i oglądasz nas. Tak, ale mówię, nie myślałeś czasu... nigdy, ale nie myślałeś nigdy o konsekwencjach? Że kurde, przecież ja robię to samo, pierdzielę się. Tak, myślałem o tym. No, no i co, taki dreszczyk emocji jakiś? Nie. To po co? Wiedząc, że nie wiem, możemy w końcu cię zapukać. Nie jestem w stanie panu odpowiedzieć na to pytanie. Wie pan co, są pytania, na które możemy odpowiedzieć, ale to jest chyba jedno z nich, na które nie potrafię odpowiedzieć. Wiesz co, w moim ulubionym serialu 07 Zgłoś się. Pamiętasz taki serial? Młody no, jesteś, pamiętam, ale pamiętasz, no, tak? Pamiętam, no. Tam była taka scenka, że są takie pytania, na które można odpowiedzieć tak, nie lub nie wiem. No i nie ma takich pytań, bo czasami na niektóre pytania nie da się tego odpowiedzieć. No dokładnie. Ale ja to chciałbym właśnie się od ciebie dowiedzieć, dlatego że mówię, obiecaliśmy tobie pomoc, znajdziemy dla ciebie właściwego specjalistę, tylko musimy go ustalić. I dlatego się zastanawiam, bo w czym jest jeszcze rzecz? No bo pociąg do dziecka, okej. Nie wiem. Ale widzisz, masz świadomość naszego kanału, naszego istnienia. Tak, od jak dawna nas oglądasz? Ej kurde, no już sporo czasu. No, no jesteśmy no, ponad dwa lata. Długo, no. Ponad dwa lata spotykam takich Szymków jak ty po Polsce. Szymek, i pomijając już podniecenie, egzaltację pisaniu z dziećmi, nie wziąłeś sobie do głowy, kurde, robię źle, wpierdzielę się na minę, w końcu do mnie przyjadą, chociaż się dobrze ukrywam. No tak, dokładnie. Nie myślałeś o tym w ten sposób? No. Nie wiem, głupi byłem, serio. No to wiecie, to już tak. To tutaj się zgodzę, że byłeś głupi, ale właśnie, bo nie mogę zrozumieć, w czym jest kłopot właśnie, że masz świadomość, a jednak brniesz to. Dążyłeś do spotkania z dzieckiem. Nie spotkałbym się, naprawdę, wie pan co, ja a skąd wiesz, żeby się nie spotkał? No wiem, bo... Ale popatrz, Szymek, i teraz tak, mówisz mi, że ciebie to podnieca. Zadzwoniłeś się na policję? Jest policja? No jest. Ja nie widzę policji. Jest tam, przyjechali już. A co z moim psem? Pies, nie bój się, z psem się krzywda nie stanie. Szymon, dążyłeś tak jakby w mojej ocenie do spotkania. Powiedz mi tylko, bo mówisz, żebyś się nie spotkał. Siądź sobie albo jak chcesz. Usiądź sobie, nie ma problemu, usiądź sobie. Szymon, tak jak powiedziałem, jesteśmy tutaj dlatego, że naciskałeś na to spotkanie. No, ja wiem, bo pisanie wiem. To jest jedno, ale ty naciskałeś na spotkanie z dzieckiem. Szymuś, usiądź sobie, bo widzę, że tobie się RLS włączył i niecierpliwy jesteś. Szymku, no dobrze zauważyłeś, faktycznie jest policja. Kurde, Szymon, mam tak z nim jechać? Szymon, posłuchaj mnie teraz. W związku z tym, że zachodzi wobec ciebie poważne, uzasadnione podejrzenie, że popełniałeś przestępstwo z artykułu 200, do którego zresztą przed chwileczką się przyznałeś. Tak. Prosząc o pomoc. Jak wiesz, jesteś naszym subskrybentem. Masz świadomość konsekwencji, jakie się z tym wiążą? No tak, no nie uciekam, nic nie robię. No, no tak, właśnie że... tak, ale ja mówię o konsekwencji, czyli o wizycie panów, którzy są w tle. Naszą rolą jako Fundację CPU Polska Łowcy Pedofilii było powiadomienie Komendy Powiatowej Policji ja rozumiem. W Wodzisławie Śląskim. I tak jak widzisz, pojawili się właśnie funkcjonariusze tutaj z Wodzisławia. W związku z powyższym, że zachodzi wobec ciebie uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa z artykułu 200, oddajemy ciebie do dyspozycji funkcjonariuszy KPP Wodzisław Śląski. Naszą przyszłość, nasze serca. Bo pedofil to morderca. Bo twój czas już policzony, grupa cię namierza. Zawsze bądź obok mnie. Tak bądź otarczą, chronię przed tym złem. Chroncie nas, naszą przyszłość, nasze serca. Bo pedofil to morderca. Bo twój czas już policzony, grupa cię namierza. ECPU Zawsze bądź obok mnie.